hala jest fajna, publika jest fajna. Szkoda, że ten nasz najlepszy mecz, jaki tu graliśmy na tej hali, nie był przy publice, że nie potrafimy tej publice oddać za to, że przyszła fajnym meczem, takim z polotem, z bramkami, bo umówmy się, mecz Czechami 8-5 to gratka i taki roller coaster dla kibica byłby świetnym meczem. Natomiast tu 1-1, no, nieatrakcyjny uważam mecz dla kibica, nie było mnóstwa jakichś podbramkowych sytuacji, a jak były, to raczej po stronie gości. Więc chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w Opolu i oddzięczyć się opolskiej publiczności za tak liczne przybycie i dopingowanie nas. Cieszę się bardzo, że tutaj w Opolu graliśmy, pełna hala kibiców. Wynik może trochę mógł być lepszy na naszą korzyść, ale dobry to był prognostyk przed tym, co nas czeka w grudniu. Jeśli chodzi o Twoje przygotowania, one były troszkę zakłócone tym, bo niedawno przeszedłeś chorobę. Tak, byłem delikatnie przeziębiony. Ale już jest coraz lepiej. Jak byś ocenił to spotkanie? Bo ono miało kilka takich faz, gdzie i Wy przeważaliście i przeważała też reprezentacja Słowenii. Mieliśmy swoje sytuacje, jakbyśmy wykorzystali wcześniej, to byśmy, myślę, że ten mecz wygrali, ale Słowenia też miała swoje sytuacje. Myślę, że ten remis delikatny niedosyt jest, bo ta bramka dla Słowenii taka z naszego błędu padła, ale cieszymy się, że przy pełnej hali zagraliśmy i czekamy do grudnia. Sebastian Szarpa, ale Sebastian też jest po chorobie i to widać po nim, że to nie jest takie żywe sreberko, jakie potrafi być. Na pewno miał wpływ to osłabienie jego organizmu, ale też dobrze, no miałem parę tam jakichś swoich akcji, ale generalnie jako zespół nie graliśmy dobrze, więc też indywidualnie każdy z nich nie mógł zagrać na swoim jakimś najwyższym poziomie, bo jako zespół nie graliśmy dobrze. Bartek, serce dzisiaj mocniej troszkę zabiło. Przypomniałeś sobie te w pigułce 160 występów? Może akurat dzisiaj nie, ale gdzieś od momentów, kiedy podjąłem taką decyzję, że będę kończył grę w reprezentacji, to gdzieś te, szczególnie te dobre chwile w reprezentacji gdzieś przez myśl przeszły. Dzisiaj starałem się tylko skoncentrować na tym, żeby te 5 minut, które dostałem od trenera, żeby w miarę dobrze zagrać, żeby mi te emocje jakby nie zjadły. Cieszę się, że udało się czyste konto zachować. Jestem zadowolony, bo przy tylu kibicach, przy rodzinie, przy znajomych zakończyć przygodę w reprezentacji to naprawdę jest bardzo fajne uczucie. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i rodzinie, i znajomym, i tym wszystkim, którzy się do tej organizacji przyczynili. Trenowaliśmy 3 dni za ciężko. Chciałem w krótkim oknie zrobić dużo rzeczy i zespół dzisiaj nie miał energii takiej, jakbym chciał. Okej, remis, więc trzeba go przyjąć, ale musimy, dobrze to się teraz stało, bo mamy przed sobą eliminację i kwalifikację i musimy wyciągnąć wnioski, jakby poprawić wiele elementów.